Co to tak szumi? Dzień dobry. Chwilę przed czasem, ale witam Was, moi drodzy. Cieszę się, że możemy się zobaczyć. Cieszę się, że mamy taką dzisiaj doniosłą chwilę i że mogę opowiedzieć Wam o tym, co przygotowałem. Na chwilę obecną o tym, co przygotowałem, dowiedzieli się tylko niektórzy z Was, niektórzy z widzów, ponieważ osoby, które uczestniczyły w PyStarcie na temat tego, co się dzieje, na temat projektu Skuma i wiedziały już dużo, dużo wcześniej, część z Was tak szumi. Tak, słyszę się sam, Dzień muszę się dobry. wyłączyć. Chwilę przed czasem, ale witam Was, moi Gdzie ja drodzy. się słyszę? Cieszę się, że możemy się Tu zobaczyć. się Cieszę się. słyszę. O nie! O, dużo lepiej. Też tak macie, że jak się sami słyszycie, to się źle z tym czujecie. Ja się czuję z tym fatalnie zawsze. Bardzo, bardzo tego stanu nie lubię. Ale to chyba kwestia jest, każdy jak słyszy swój głos, to ma z tym jakiś problem. No. Więc tak, już dostałem tutaj informację, że nie podmieniłem strony. Strona jest właśnie teraz w trakcie podmieniania. Mam od tego ludzi, robię to sam. Więc jeżeli chodzi o to, z czym się dzisiaj zajmiemy, no to przede wszystkim chciałem Wam powiedzieć jeszcze raz oficjalne i wielkie, wielkie dzień dobry. Bardzo jest mi miło Was powitać w czasie. O nie, nie może lagować. Widzę, że laguje. O kurczę. Teraz dostałem informację, YouTube mi mówi, że mam doskonałe połączenie. Więc jeżeli YouTube mi mówi, że mam doskonałe połączenie, to musi być doskonałe połączenie. Proszę mi potwierdzić, czy jest OK. Czy jest OK? Już wracam, już wracam. Dobrze. Ach, te nerwy. Dobrze, że mam ściereczkę pod kolor. W ogóle nikt mi nie powiedział jeszcze z Was, że ubrałem się pod kolor tego, bo to specjalnie tak było. Dobra, odpowiadam na szybko na Wasze pytania. Widzicie? I teraz cały stres już poszedł. Zapis live'a będzie. Wszyscy, którzy się zapisali na skumajbazy.pl, dostaną zapis live'a na żywo. Jeszcze tylko jedną rzecz, dostaną zapis live'a na maila. Jeszcze tylko jedną rzecz sprawdzę. Tak. Szybka. A nie to najgorzej. Czy ja mogę bez dram? Spróbujemy bez dram. Może tym razem się uda. Dobrze, a może to przez to, że wysyłałem pliki, ale tych plików było mało. Islandia strzeliła gola. Wszystko przez to. To dlatego. Dobrze, więc. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Mogę się przybliżyć do mikrofonu. Natomiast bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Odpowiadam na pytanie. Tak, schudłem. Bardzo dziękuję. O, baczny obserwator, widzę, tutaj jest. Pozdrawiam bacznego obserwatora. I dziękuję. Wiem, że jestem na wizji. Dobrze, 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 dobrze. Czy coś jeszcze się wydarzyło? Dziś dzień informatyka. Tak. Dobra. Bardzo dziękuję za to, że przybyliście. Cała już teraz moje całe nerwy poszły w precz z tego względu, że po takim stresie to już się w ogóle nie denerwuję, jak jestem live. Więc bardzo wam dziękuję za to, że przybyliście. Jeszcze raz mówię wam dzień dobry. Czas porozmawiać o tym, czym są skumajbazy i w ogóle spędzić ten dzień, ten wieczór miło. Islandia wstrzeliła gola, więc jeżeli ktoś śledził mecz i zależało mu na meczu, to już teraz może wyłączyć i wróci do tego meczu gdzieś za pół godziny. Więc, jeżeli chodzi o to, co dzisiaj przygotowałem, jaki mamy program, no to najpierw będzie krótka reklama i mały prezent dla wszystkich osób zainteresowanych. Następnie chciałem z Wami porozmawiać o tym, jakich narzędzi używam ja do łączenia się z bazą danych, czego moim zdaniem warto. Dziękuję Ci, zjadaczu chleba. Czego moim zdaniem warto używać do podłączenia się do bazy danych? Zrobimy sobie kilka ćwiczeń. Chciałbym, żebyśmy sobie trochę popisali kilka kwerend i porozmawiamy o łączeniu tabel ze sobą, agregowaniu danych, a na koniec zrobimy sobie małe Q&A, jeżeli taka potrzeba będzie. I tutaj sprawa ważna, jeżeli chodzi o ten fragment i w ogóle o ten bootcamp, no bo z Kumaj bazy to będzie bootcamp, jest taka, że
Wszystko to, co się dzieje zarówno tutaj, jak i co się będzie działo na sali szkoleniowej, jest zupełnie od podstaw. Ja tak samo jak i z PayStartem planuję ze Skumaj Bazy zacząć również od zupełnych podstaw. Będziemy sobie mówili o wielu rzeczach, które są podstawowe, więc jeżeli ktoś liczył na to, że tutaj dowie się bardzo takich skomplikowanych rzeczy, to na to przyjdzie czas gdzieś w dalszej części bootcampu, aczkolwiek parę ciekawostek mam nadzieję, że i dla Was przygotowałem. Jak to gol? A, faktycznie, Zieliński. Super. Będziemy oglądali i grali. Ja nie obstawiałem. Więc, jeżeli chodzi o to, kim jestem, no to jak sama nazwa wskazuje, jestem Kacper Średziński, dzień dobry. Jestem programistą od 2007 roku. Zaczynałem programować w liceum i wtedy też zaczynałem nabierać pierwsze szlify pracownicze. Moja historia, jeżeli chodzi o historię programistyczną, jest dosyć emocjonująca. Gdzieś może Wam kiedyś opowiem, jak się spotkamy w trochę innej atmosferze. A jeżeli chodzi o działalność szkoleniową, to prowadzę szkolenia od 8 lat, mniej więcej programistyczne. Zajęcia na sali prowadziłem dużo, dużo wcześniej. Uczyłem ludzi, jak korzystać z komputera, uczyłem ludzi, jak korzystać z Excela, jak korzystać z Worda. No i to był też bardzo taki czas, który mnie nabrałem bardzo dużo pokory, jeżeli chodzi o uczenie innych, z tego względu, że nauczyłem się na przykład, że jeżeli ktoś ma kliknąć myszką w jakiś ekran, no to nie wie, że po podkładce przesuwamy się do przodu, do tyłu, tylko na przykład próbuje jak pilotem do telewizora wycelować. Takie przypadki na sali były bardzo, bardzo częste, więc w ten sposób się trochę, myślę, nauczyłem też, jak ludziom tłumaczyć, żeby zrozumieli. No i najnowsze moje dziecko, chociaż dobra, Julek chyba jest młodszy, to buduje społeczność do kodu. Jeżeli ktoś z Was nie jest jeszcze na Discordzie, to bardzo serdecznie Was na tego Discorda zapraszam. Mamy mega wspaniałą grupę wsparcia i grupę rozwijającą, trzymającą władzę programistyczną. Znajdziecie ten adres tutaj do kodu.dev/discord i poprzez ten adres powinno Wam się udać wejść na Discorda. Więc zapraszam serdecznie. Natomiast oprócz tego, tu już jest liczba nieaktualna, zbliżamy się do samych trójek. Jak będziecie chcieli, to po live mogę Wam pokazać, ile jest w tej chwili subskrypcji, więc zapraszam Was serdecznie do tego, żebyście dołączyli zarówno do społeczności do kodu, jak i do naszego YouTube'a. Kilka słów o projekcie Skumaj Bazy. Jeżeli chodzi o projekt Skumaj Bazy, no to tak jak sama nazwa wskazuje, chodzi o to, żeby nauczyć się korzystania z baz danych. Te bazy danych, które będziemy poruszali, to jest przede wszystkim Postgres. Wiem, że tam pisaliście SQLite, MySQL na czacie wcześniej, ale no programiści Pythona kochają Postgresa, więc musi być to po prostu Postgres. Z tego względu, że jest to też baza, o której można mówić najwięcej i uważam, że jest to jedna z lepszych baz danych relacyjnych, jakie w tej chwili są obecne na rynku, szczególnie jeżeli porównamy to do tej ceny, no bo jak to mówią, za darmo to uczciwa cena. Zajęcia zaczynają się od zupełnych podstaw, to już powiedziałem, czyli zaczynamy sobie od tego, jak się podłączyć do bazy danych, czym jest tabela, czym jest kolumna, jakie są typy kolumn i tak dalej, i tak dalej. I zgodnie też z prośbą osób, które brały udział w ankiecie, bo ja zawsze robię tak, jeżeli przyszedł tutaj ktoś nowy, to może tego nie wiedzieć, że jeżeli tworzę jakiś bootcamp, to zawsze staram się odpowiadać na potrzeby odbiorców. Więc jeżeli ktoś pyta, to ja odpowiadam, staram się przygotowywać produkty tak, żeby pasowały one Wam. W związku z czym w ankiecie powiedzieliście, iż po pierwsze chcielibyście, żeby zaczynało się to od zupełnych podstaw, po drugie chcieliście też Postgresa i po trzecie też cena wynika z ankiety. Ocenię za chwilę. Trzecia rzecz tutaj z tego slajdu, czego dotyczy bootcamp, jest to część ścieżki od podstaw do Python dewelopera. Ja pracuję nad tym, żeby na koniec tej ścieżki móc najaktywniejszym osobom, tym, które biorą największy udział w tej ścieżce, zaproponować jakąś ciekawą ofertę. Nie mogę powiedzieć na razie, z jakimi firmami pracuję, ale już się odrobinę gdzieś na którymś live'ie wcześniejszym wygadałem, więc jeżeli ktoś uczestniczył, to może usłyszał. Natomiast plan jest taki, że zaczyna się ta ścieżka od PyStartu, następnie jest uzupełnienie w postaci Skumaj Bazy, jako takie trochę może zajęcia wyrównawcze, dodatkowe zajęcia pokazujące, jak
pisze się kwerendy, jak korzysta się z baz danych, jak pobiera się dane tak, żeby nie pisać 100 zapytań, tylko jedno i żeby to wszystko działało szybko i wydajnie. A później trzeci bootcamp, który pojawia się na liście, jest to bootcamp pod tytułem PyWWW, podczas którego bootcampu nauczymy się, jak korzystać z Django. I już mogę wam powiedzieć, że czai się czwarty bootcamp gdzieś na horyzoncie z takiej technologii po prostu mega, mega, mega sexy, wciąż w temacie Pythona, ale to jest na razie zalążek, ale będzie mocno. Możemy zrobić naprawdę, naprawdę show pod tym względem. Ale dobra, na razie skupmy się na tym, co tutaj, a tutaj skumaj bazy. Więc to, co robimy, to jest część ścieżki Python Developera. Pierwszy jest PyStart, później jest skumaj bazy, później jest PyWWW. W międzyczasie możliwe, że gdzieś jeszcze pokaże nam się jakieś szkolenie ze wzorców projektowych. Tu jest tego naprawdę dużo. Mi zależy na tym, żeby te produkty, które przygotowuję, były ułożone w jakąś chronologiczną całość, tak żeby to było coś dla was interesującego. Dlaczego warto dołączyć? Przede wszystkim tutaj nawet bazując na opiniach, które otrzymałem od was związanych z PyStartem, połączenie teorii i praktyki plus praktyczne tips and tricks to jest coś, co bardzo często było przez was wskazywane jako ta zaleta. Po drugie, moje wsparcie, fakt, że uczestniczę w życiu tej społeczności i wspieram ją, pomagam, rozwiązuję zadania, odpowiadam na pytania, nie tylko te publiczne, też te prywatne. No i tutaj dodatkowo w przypadku Skumaj Bazy mamy gwarantowany live w każdym tygodniu. Nie wiem jeszcze, w jakim to będzie dniu, ale myślę, że umówimy się na jakąś środę albo na czwartek i po prostu w każdego tygodnia będziemy mogli na bieżąco rozwiązywać wasze tematy oraz może będę mógł wam zaproponować jakąś lekką, miłą i przyjemną prezentację do wysłuchania w te letnie, jakże piękne dni. No i oczywiście Skumaj Bazy to jest również dostęp do, Polska jednak nie strzeliła, do zamkniętych kanałów na Discordzie, czyli jeżeli chodzi o Discorda, no to tutaj mamy szereg kanałów otwartych, ale również osoby, które uczestniczą w bootcampie wiedzą, już PyStarcie wiedzą, że mamy też grupę kanałów zamkniętych. Na początku był to jeden kanał, później nam się to trochę rozrosło, no i też poruszamy tam, myślę, całkiem ciekawe tematy. Nawet kiedyś ktoś mi powiedział, nie wiem tylko, czy mam być z tego powodu smutny, czy szczęśliwy, ale przeczytałem na Discordzie, kurczę, ten Discord to chyba najlepsze, co z tego bootcampu mam. Więc warto, prawda? Ile to kosztuje? Jeżeli chodzi o cenę, no to cena, jak widać, nie musi być niska, z tego względu, że no, takie zajęcia stacjonarne, które prowadziłem, identycznie prawie z tych samych tematów, kosztowały mniej więcej 2,5 tysiąca złotych. To były 3 dni, gdzie siedziałem z grupą, przygotowywałem dla nich ćwiczenia, pokazywałem im, jak korzystać, w tym przypadku tylko i wyłącznie ze SQL-a, nie było mowy o MongoDB. I to na sali szkoleniowej trwało mniej więcej właśnie 3 dni i kosztowało około 2,5 tysiąca złotych brutto. Natomiast minusem tego było to, że nie było absolutnie dostępu do żadnych nagrań. Czyli, o Julek, dzień dobry. Czyli w momencie, w którym grupa wychodziła z sali, to zajęcia się kończyły. W przypadku Skumaj Bazy jest zupełnie inaczej. Dostajecie w 100% dostęp do nagrań i dostęp do nagrań jest na 2 lata. To jest minimum 2 lata, aczkolwiek mogę wam zagwarantować, że ten czas na pewno będzie dłuższy. Julek, uwielbiam cię. Po drugie, Bootcamp Online, czyli nasze rozwiązanie, które ja wam chcę zaproponować, to jest cena regularna 779 zł. Myślę, że i tak, biorąc pod uwagę fakt, że schodzimy praktycznie o połowę, dodatkowo dostajecie nagrania, dodatkowo dostajecie moje wsparcie nie przez 3 miesiące czy tam 3 dni, tylko przez 2 lata i cały czas ja jestem częścią tej społeczności, jest to całkiem uczciwa cena, ale zważywszy na to, że jesteście tutaj na live'ie, to mam dla was ofertę specjalną i to jest 200 zł mniej niż cena regularna. Do tego dochodzi jeszcze jedna mała taka rzecz, a mianowicie jeżeli ktoś nie uczestniczy w webinarze, a chciałby zakupić w jakiś sposób ten bootcamp, to poprzez stronę Skumaj Bazy, jak tylko ten nasz webinar się skończy, dla pierwszych 100 osób jest również propozycja zniżki 100 zł taniej. Po prostu wszystkie guziki na stronie mają podpiętą taką zniżkę. Byłoby lepiej, jakby link był w opisie. Ok, jeżeli mogę poprosić o kogoś z moderacji najlepiej o to, aby podesłał link do Discorda, jakieś zaproszenie tutaj na czat, to będę bardzo wdzięczny. Od razu odpowiadam na pytania, bo widzę, że się pokazało.
Widzę, że się trochę pytań pokazało, więc odpowiadamy na pytanie. Uroczy to widziałem. Podstawy to pytam, co znaczy kliknij. Będę tłumaczył, co znaczy kliknij. Byłoby lepiej, jakby link był w opisie, a linku w opisie nie ma, to przepraszam. To od razu wrzucę na czat. Nie miało być tak drogo. Nie jest drogo. Jest 579 zł i to jest cena, która się w 100% mieści między 400 a 750, które było podane. Skumaj bazowy Discord. Nie ma jeszcze skumaj bazowy Discord. Zapracowany troszeczkę tak, ale jest już coraz lepiej. I tyle. Dziękuję Ci, Michale, bardzo za podesłanie linka z zaproszeniem. Ok, i tu ważna sprawa jest taka, że jeżeli chodzi o osoby, które są zapisane na webinar, to ta oferta specjalna oczywiście wygasa. Ona jest ważna tylko i wyłącznie do piątku, tego piątku do godziny 22:30. I tu odpowiadam od razu na jedno pytanie, które w przypadku PayStarta pojawiały się miliony razy. Wszyscy mnie pytali, czy jest opcja, żeby były raty. I to jest ostatni chyba slajd, jeżeli chodzi o skumaj bazy. Później dalej już tylko lecimy sobie z materiałem. Więc tak, jest opcja, żeby były raty, ale nie jest ona prosta. Żeby tą opcję aktywować, trzeba kliknąć najpierw w przelew, a następnie jak się kliknie w przelew, to tutaj na dole jest taka opcja jak tipej raty. I dalej co się dzieje, nie wiem, bo tego kroku już nie przeszedłem, ale przemiła pani z Tipeja, jeżeli jest tutaj, ogląda, to bardzo serdecznie ją pozdrawiam, poinformowała mnie, że dalej wszystko idzie bardzo prosto i raty są przez Aliora bodajże. Co obejmuje kurs? Radzieju, będzie agenda na stronie. Za moment, jak tą stronę tylko załaduję, nie wiem, czy już się załadowała, to wam jak najbardziej o tym opowiem. Widzę, że się już załadowała i na stronie masz agendę, ale zaraz sobie o tej agendzie też możemy porozmawiać. Kiedy się rozpocznie? Oficjalne rozpoczęcie jest 14 czerwca, gdzie poprzez oficjalne rozpoczęcie mam na myśli to, że wszystkie osoby, które zakupią ten bootcamp, to tego dnia najpóźniej otrzymają materiały, ale wiem na pewno, że część z tych materiałów będzie się pokazywała sukcesywnie wcześniej, a tę datę musiałem niestety też odrobinkę przesunąć z tego względu, że chciałbym każdemu z Was zaproponować własną bazę danych do ćwiczeń, tak żebyście nie musieli ich stawiać na swoich komputerach, a to też niestety wymaga czasu i na tym odrobinę zaliczyłem poślizg. Natomiast jeżeli chodzi o materiały, to będą one publikowane już wcześniej, natomiast oficjalne rozpoczęcie to jest 14 czerwca, no i tym samym oficjalne zakończenie jest 22 sierpnia. I tutaj też, jeżeli chodzi o daty, to bardzo ważne zdanie, ponieważ po tym, jak zakończył się PayStart, zakończył się nabór, zakończyła się sprzedaż PayStartu, to dostaję od tamtej pory dużo pytań, kiedy będzie kolejna edycja. Kolejna edycja będzie na pewno we wrześniu, natomiast jeżeli chodzi o skumaj bazy, to 99%, że to, co robimy teraz, to, co robię teraz, to jest jedyna edycja tego projektu. No i teraz czas na prezent. Jeżeli chcielibyście skorzystać z tej zniżki, to kod jest aktywny, nazywa się on webinar podkreślenie SQL i możecie już teraz wejść sobie na stronę, której link zaraz Wam podam i wraz z tym kodem możecie ten webinar zakupić, ten bootcamp zakupić. Już Wam ten link też wkleję. Wkleję go zarówno na czat, jak i wkleję go na Discorda. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to jak najbardziej zapraszam do tego. edu.dokodu.dev i tam można przeklikać się i dodać ten produkt wraz z kodem. Natomiast link, wszystkie osoby zapisane na webinar również dostaną na maila chyba gdzieś za pół godziny. Ok, jeżeli chodzi o narzędzia, czyli odpuszczamy sobie na razie sprzedaż, rozmawiamy o tym, co słychać. Więc jeżeli chodzi o narzędzia, to ja używam podczas tego bootcampu dwóch narzędzi. Przede wszystkim jest to PostgreSQL, jeżeli chodzi o bazę danych, a po drugie będziemy używali DBeavera. DBeaver to jest taki kombajn i nie skłamię, jeżeli powiem, że kombajn, który pozwala na łączenie się praktycznie z dowolną bazą danych i dodatkowo jest to kolejne narzędzie z takich narzędzi, które są zdecydowanie darmowe. Zerkam jeszcze na to, co się tutaj wydarzyło.
Hehe, zapytał, a nie da się przedłużyć tej promocji chociaż na 7 dni od dziś? Generalnie, jeżeli chodzi o przedłużenie tej promocji, to nie bardzo, aczkolwiek liczy się data zamówienia. Więc jeżeli zamówisz, a wybierzesz opcję przelewu bankowego, to coś tam się jeszcze parę dni uda ci się na pewno uszczknąć. Co obejmuje kurs, to powiemy sobie za chwilę. Jak dostać cenę minus 200, Krzysztofie? Żeby dostać cenę minus 200, musisz użyć kodu Webinar SQL, czyli pod adresem edu do kodu.dev z kodem Webinar SQL minus 200 zł. Te informacje też Wam wrzucam Wam na Discorda, więc kto już jest na Discordzie, to jak najbardziej też tam może te informacje znaleźć. Tego slajdu niestety nie powtarzam zbyt często, bo też chciałem skupić się na przekazywaniu wiedzy, a nie tylko na sprzedawaniu, ale tak jak mówiłem, wszyscy dostaniecie też mailem gotowy guzik z możliwością zakupu. Teraz sobie posłuchajmy. I tutaj tak, jeżeli chodzi o DBWera, to odpowiedziałem dlaczego. Uważam, że to jest kombajn, bardzo świetne narzędzie. Kiedyś pracowałem w takim zespole, w którym byli sami prawie data scientyści i oni również korzystali z tego DBWera, praktycznie mnie nim zarazili. Natomiast jeżeli chodzi o Postgresa, to przede wszystkim dlatego, że jest to darmowa baza danych. Po drugie, jest ta baza danych niezależna od żadnej konkretnej firmy, tak jak MySQL jest zależny od Oracle'a. Dla mnie to ma znaczenie. Po drugie, PostgreSQL jest bazą szybką. Różni się od MySQL'a tym, że potrafi pracować wielowątkowo, natomiast jeżeli chodzi o MySQL'a, to MySQL lokuje poszczególne wiersze, więc pod tym względem działa wolniej. No jest to baza danych bezpieczna, dzięki temu, że możemy sobie na przykład skonfigurować szyfrowanie, albo możemy nadawać uprawnienia. To też oczywiście MySQL też ma, to nie mówię, że to jest gorsza baza, ale pod tym względem też, jeżeli chodzi o zarządzanie Postgresem, jest naprawdę świetnie. Odnośnie DBWera, jeszcze z takich rzeczy, o których mogłem zapomnieć, to zapamiętuje połączenia, czyli nie musimy się martwić o tym, że za każdym razem podajemy jakieś loginy, hasła, to wszystko jest zapamiętane wewnątrz DBWera. Po drugie, zapamiętuje skrypty. To jest po prostu mega, jeżeli mam skrypty wypisane jeden pod drugim i mogę je sobie łatwo bardzo wywoływać. Mogę je też nazywać, bo no, dla mnie to jest bardzo wygodne. Zresztą za chwilę Wam też to pokażę. Można też łatwo wykonać cały skrypt. Czyli jeżeli mamy dużo kodu, natomiast i chcemy wykonać go w całości, no to wówczas jest to wygodniejsze, bo skrypty się wykonują jeden po drugim. No i tak jak mówiłem, jest takim kombajnem. Destrok zapytał, czy Oracle jest szybszy od Postgresa. Nie wiem. Moim zdaniem chyba tak, ale Oracle, z tego co ja wiem, jest płatny, to po pierwsze. Po drugie, potrzebujesz mieć określone wymagania spełniać, żeby Oracle sobie postawić. I po trzecie, z Oraclem nie pracowałem. Jeżeli chodzi o połączenie się do bazy danych, to w przypadku DBWera po prostu klikamy sobie na symbol plusika. Tutaj jest taka wtyczka do kontaktu z plusem. Następnie wybieramy sobie dowolną bazę danych. I tak jak wspomniałem, tutaj mamy praktycznie każdą bazę danych. Mamy też bazę danych, o których słyszę po raz pierwszy. Myślę, że Michale, to jest dobry pomysł dla Ciebie, jak szukasz jakichś niszowych technologii. DuckDB, Cockroach, jakieś create, no z tych baz danych mówiąc szczerze nigdy nie korzystałem, ale jeżeli chcecie skumać je wszystkie jak Pokemony, to jak najbardziej DBWer Wam w tym może pomóc. No i po wybraniu odpowiedniej bazy danych po prostu wskazujemy konkretne dane dostępowe i już. Tutaj w przypadku DBWera, mówię do osób, które może są też odrobinę bardziej zaawansowane, po prostu mega rzeczą jest to, że bezpośrednio w DBWerze możemy sobie od razu skonfigurować tunel SSH. Więc jeżeli na przykład nie macie wystawionej bazy danych na zewnątrz, ale macie dostęp do bazy danych do serwera poprzez SSH, to można poprzez właśnie tę zakładkę skonfigurować sobie połączenie do serwera i bezpośrednio na tym po podłączeniu się do serwera podłączyć się do bazy danych. Coś po prostu wspaniałego, czego w wielu narzędziach mi bardzo brakowało. Zaraz, zaraz. No a skąd te dane? No jeżeli chodzi o dane dostępowe do Postgresa, no to oczywiście potrzebujemy mieć gdzieś tę bazę zainstalowaną. Na stronie Postgresa jest cała też dokładna instalacja, opis instalacji, jak zainstalować ją u siebie. Natomiast jest też kilka hostingów, które udostępniają takie bazy danych, na pewno jakieś znajdziecie. Natomiast my podczas kursu będziemy korzystali z po prostu z serwera wirtualnego, na którym będą przygotowane dla bazy danych dla wszystkich uczestników.
No i wtedy po podłączeniu się do tej bazy danych widzimy coś mniej więcej wyglądającego tak jak tutaj. A w przypadku Postgresa mamy jeszcze jeden taki poziom względem MySQL-a, no bo w MySQL-u mamy bazę danych, w środku mamy tabelę. Tutaj mamy jeszcze schematy. Schematy to są takie jakby grupy tabel, no i ciekawą sprawą jest też to, czyli powiedzmy public, to jest taki domyślny schemat, że w ramach jednego schematu nazwy tabel mogą nam się powtarzać. Nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. No tak, jeżeli korzystamy tutaj napis, że jeżeli korzystamy z Linuxa, no to wystarczy sudo apt-get install jak najbardziej. Jaka jest najszybsza relacyjna baza danych? Moim zdaniem Postgres. Jeżeli chodzi natomiast o pisanie zapytań, no to możemy sobie kliknąć na SQL, wybrać New SQL Script, no i wtedy można po prostu sobie to zapytanie wprowadzić. I bardzo wygodną sprawą jest to, że po prostu stajemy sobie w danym wierszu, używamy skrótu klawiszowego Ctrl Enter i on nam wówczas wykona to zapytanie. Mega, mega, mega wygodna sprawa, jeżeli chodzi o tworzenie zapytań, dlatego więc polecam Wam DBVera. I też tego DBVera będę używał podczas kursu z Kumaj Bazy. Notabene, napisać, gdzieś tam napisałem wyżej, prawda? To hasło, o właśnie, edu do kodu dev z hasłem z Kumaj Bazy 200 zł taniej, to sobie to skopiuję i będę Wam to wklejał. Więc na bootcampie z Kumaj Bazy również będziemy używali DBVera, no bo dla mnie jest to najlepszy na chwilę obecną dostępny na rynku, dodatkowo za darmo menadżer. O, Irek proponuje kciuki w górę, zachęcam, kciuki w górę. No i teraz, jeżeli już chcemy napisać to zapytanie, to musimy wiedzieć, że aby pisać zapytania w do baz relacyjnych, potrzebny jest nam dodatkowy język, który nazywa się SQL. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wyglądają Wasze dane, tak żeby można było łatwiej sobie te zapytania też pisać, to znowu jeszcze jeden plus na DBVera. W DBVerze od ręki mamy coś, co się nazywa ER-diagram i ten ER-diagram pokazuje nam w piękny sposób, jak wygląda nasza baza danych. Ja tutaj na potrzeby tego naszego webinaru skorzystałem z gotowej bazy danych udostępnionej przez Microsoft. Ona się nazywa Northwind i to jest baza danych, jak widzicie, ilustrująca bodajże sklep internetowy. I tutaj, jeżeli na przykład chcielibyśmy sobie pobrać jakieś konkretne wartości z danej kolumny, no to będziemy potrzebowali zapytania select. Zapytanie select wygląda w sposób następujący, a mianowicie po słówku select podajemy nazwy kolumn, które chcielibyśmy pobrać z bazy danych. Jeżeli chcemy pobrać je wszystkie, to wówczas możemy użyć operatora gwiazdki, natomiast no, musicie wiedzieć, że gwiazdka nie jest rekomendowanym sposobem na pobieranie kolumn. Zdecydowanie dużo lepiej jest te kolumny wypisywać. To się wiąże z dwóch rzeczy, z dwóch tematów, z dwoma sprawami się to wiąże. Po pierwsze, tak jest czytelniej, po drugie, tak jest bezpieczniej, jeżeli chodzi o zarządzanie później tą bazą danych i tak jest też lżej, ponieważ SQL wie, jakie kolumny ma pobierać, nie pobiera zbędnych nam kolumn. Więc tutaj napisałem select gwiazdka from employees, ale poprawniej byłoby napisać select first name przecinek last name przecinek birthday from employees. I wówczas on by nam pięknie te kolumny, jak widzicie, pobrał. Więc jeżeli chodzi o ograniczanie ilości kolumn, to wystarczy znać nazwy tych kolumn i wymieniać je sobie po przecinkach za słówkiem select. Natomiast ogólnie, jeżeli byśmy chcieli spojrzeć na selecta, to w przypadku Postgresa select wygląda tak. Select najpierw podaje co, czyli tutaj nie tylko możemy podawać nazwy kolumn, nie tylko możemy podawać gwiazdkę, możemy też podawać wyniki funkcji agregujących, na przykład count, sum i innych takich, zależnie od tego, co chcemy sobie w danym miejscu pobrać. Następnie mówimy from, gdzie podajemy, skąd chcemy pobierać te nasze dane. Tutaj może być to, zaraz, a propos, Agnieszko, zaraz odpowiem.
A propos, teraz mi się głupio zrobiło. A możemy podać, skąd pobieramy, czyli na przykład może być to podzapytanie, albo może być to konkretna tabela. Następnie jest order by. Jeżeli chcemy sobie te dane posortować, to możemy powiedzieć, w jakiej kolejności chcemy to posortować. A później, uwaga, jeżeli ktoś pracował z MySQL-em, to to w MySQL-u jest tak, że robi się limit 4,5. Załóżmy, że chcemy 4 pominąć, pobrać 5. Natomiast tutaj są dwa słówka, limit i offset. Jeżeli chodzi o te duże litery i małe litery, które Agnieszka mi tutaj wytknęła, ale ja nie mam żalu do Agnieszki, to ja mam takie zboczenie, że piszę wszystko wielkimi literami, ale DBeaver zamienia to od razu na małe, jak coś. Tak, raczej staramy się pisać wszystko małymi literami. Ja mam tak, że po prostu łatwiej było mi, jak się uczyłem SQL-a kiedyś, rozróżnić, jakie części są napisane przez SQL-a, jakie części są moimi nazwami kolumn, więc zapisywałem to wielkimi małymi, ale a propos tego grzechu, to jakbyś mi podesłała, dlaczego uważasz, że to grzech, to będę wdzięczny. Najlepiej na Discordzie. Wiem, że jesteś, to wtedy sobie podejrzę. Tak, jak uczyłam się na bootcampie MySQL Workbench, podejrzewam, że DBeaver działa podobnie. DBeaver działa podobnie. Ja też używałem MySQL Workbencha i bardzo mi się MySQL Workbench podobał, aż do momentu, w którym chciałem się podłączyć do innej bazy danych. I się okazało, że on jest pod tym względem troszeczkę ograniczony. Natomiast DBeaver pozwala na wszystko. Ok, no i możemy sobie zrobić jakieś małe ćwiczonko. Na przykład możemy pobrać tytuł, imię oraz nazwisko naszych pracowników z tabeli employees. Możemy odpowiedzieć na pytanie, z jakich państw pochodzą nasi klienci. To mamy tabelę customers. No i sprzedaż ilu produktów została zakończona. Mamy taką kolumnę, która nazywa się discontinued, która ma wartość 1. No i chcemy wyświetlić te rekordy i na dodatek je chcemy sobie policzyć. Teraz pytanie, czy ja mam przygotowanego DBeavera? Mam, ale w DBeaverze mam coś innego, czego jeszcze tutaj nie ten, nie ten. Więc robię don't save. Pozamykam ściśle tajne rzeczy. Kto oglądał najnowszy moduł na PyStarcie, to może też zwrócić do tego. Zobaczycie, że to było to. I tutaj mamy, jak widzicie, tę naszą tabelę Northwind, te bazy danych Northwind. W ramach tej bazy danych mamy schemę public, no i w środku mamy właśnie różne, przeróżne tabele. Jeżeli chcemy zobaczyć sobie ER diagram, to sobie klikamy po prostu na public i on nam tutaj wszystko pięknie, ładnie prezentuje. No to cóż, pobierz tytuł, imię, nazwisko naszych pracowników. No to cóż, jeżeli chcemy pobrać to z tabeli employees, no to możemy sobie śmiało tutaj po prostu można nawet klikać dwa razy lewym, otworzyć sobie tabelę employees. No i zobaczymy, że mamy last name, first name i title. Więc jeżeli chcemy sobie teraz te dane wyświetlić, to klikamy sobie tutaj na przycisk SQL. No i wyświetlamy. DBeaver też ma genialne, według mnie to, a widziałaś, Agnieszka, napisałem wielkimi, zamienił mi na małe, że on podpowiada, czyli robię select first name, tylko jeszcze bym powiedział skąd, to by wiedział wtedy. From employees. Robię select first name, last name i title. From employees, średnik, tutaj te średniki są bardzo ważne. Następnie robię Ctrl Enter i mam wszystkie te informacje. Jeżeli pytają nas o to, z jakich państw pochodzą nasi klienci, no to wypadałoby sobie tych klientów najpierw podejrzeć. Nie trzeba tego kasować, można zejść niżej. No i wykonać sobie na przykład select gwiazdka from customers. Powiedzmy, że robimy to tylko po to, żeby sobie wyświetlić po prostu nazwy tych wszystkich kolumn. No jak widzimy, mamy coś takiego jak customer ID, mamy company name, contact title, address i tu jest city. Pytali nas o miasta, państwa, no to country. I teraz zobaczcie, jeżeli chciałbym pobrać tylko i wyłącznie kraj, no to wówczas mogę sobie oczywiście tutaj w tym miejscu pisać country i dostanę kraje. Ale te kraje są wyświetlone w ten sposób. I mamy też na tej liście duplikaty. To zresztą widać w momencie, w którym sobie wykonamy order by country descending, to wówczas on nam malejąco posortuje wszystkie te państwa. Jeżeli natomiast interesowałyby nas tylko unikatowe dane, to wystarczy sobie dorzucić takie słówko jak distinct i wówczas on nam pięknie to posortuje, nie posortuje, przefiltruje i wyświetli nam tylko i wyłącznie wartości unikatowe. Przy okazji
DBeaver też nas informuje o tym, ile jest tych krajów. Jest ich tutaj, jak widać, 21. No i pytanie numer 3. Sprzedaż ilu produktów została zakończona? Czyli zakładam, że mamy jakąś kolumnę, tabelę, która nazywa się Products i w niej mamy coś, co się nazywa Discontinued i ma wartość 1. No to tak samo, analogicznie. Będziemy korzystali z zapytania Select, gdyż chcemy pobierać dane. Chcemy wyświetlić wszystkie wartości, to możemy sobie zrobić gwiazdkę. A, hehe, zapytał o aliasy, już zaraz pokażę. Select gwiazdka from co? Products. Where discontinued? Tam nie ma discontinued. Coś sobie nabroiłem. Jest, discontinued równa się 1. Ok. Zapytałeś o aliasy, więc od razu na aliasy odpowiadam. Więc jeżeli chodzi o alias, to tutaj, jeżeli masz nazwę tabeli, to możesz sobie zawsze do tej tabeli dorzucić jakiś alias po spacji. I wtedy nie możesz już używać tej nazwy, tej tabeli, tylko zamiast tego używasz tego aliasu. To się przydaje w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek jest taki, jeżeli masz długie nazwy tabel, to wówczas łatwo sobie możesz tak to skrócić, żeby na przykład zrobić p.discontinued, no bo czasem jest tak, że na przykład jeżeli łączysz ze sobą kilka tabel i te tabele mają kolumny o tych samych nazwach, no to musisz poprzez dodatkowo wprowadzenie z przodu nazwy tabeli powiedzieć mu, że to first name to ma być z tabeli customers, a nie z tabeli employees, tak? Więc w ten sposób możemy sobie używać aliasów. No i aliasy też przydają się wtedy, kiedy na przykład dwa razy łączysz ze sobą tę samą tabelę. Takie ćwiczenie też jest podczas bootcampu i tam też bardzo ważne jest to, żeby użyć aliasów. I teraz odpowiadam na pytania. Czy później można konfigurować tą bazę danych z innymi językami programowania? Tak, jak najbardziej, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o połączenie się z poziomu różnych języków programowania, to nie jest tak, że jestem tylko i wyłącznie Pythonowy. Python ma dużo miejsca w moim serduszku. Natomiast ja jestem też PHP-owy, JavaScriptowy i TypeScriptowy i nie ma znaczenia, jakiego języka programowania użyjesz. Z każdym możesz się połączyć do bazy danych. I ten kurs powstał w taki sposób, żeby nie mówić nikomu, jaki język programowania jest lepszy. Są tylko dwie różnice, w których pojawia się jakiś konkretny język programowania. Pierwszy moment to jest moment, w którym piszemy sobie procedury w Postgresie i piszemy je zgodnie, wpiszemy je w Pythonie, gdyż mamy taką możliwość i po prostu chciałem to pokazać jako opcję. I drugi moment jest taki, gdzie pokazuję MongoDB i pokazuję, jak się do Mongo podłączyć z poziomu Pythona. Tak to wygląda. Agnieszko, czy przewidujesz zadanie na bootcampie w stylu mamy dane w 6 nieszczęsnych Excelach, stawiamy z nich sensowną bazę danych? Nie myślałem o tym, aczkolwiek jest cały dział tutaj na Skumaj Bazy, zaraz pokażę, który jest, widzę, że strona się wysypała, sprawdzałem, ale jeżeli chodzi o produkcję, to wiadomo, że produkcja zawsze się zepsuje, naprawię dzisiaj, natomiast guziki powinny działać. Te guziki, jak coś, jakbyście potrzebowali. Natomiast tak, jeżeli chodzi o tutaj, to jest taki schemat bazy danych i tu mamy takie no, trudne frazy jak postać normalna, unikanie redundancji, kilka rad odnośnie projektowania baz danych. Więc tutaj jak najbardziej możemy pomyśleć o czymś takim jak właśnie korzystanie z przenoszenie z Excela do baz danych. Tak to wygląda. To raczej pozostałości z klawiatury, to nie pozostałości z klawiatury. Nie uważasz, że używanie ORM-ów jest wygodniejsze? Uważam, że jeżeli korzystasz z ORM-ów nie znając baz danych, to robisz sobie wielką krzywdę. Trzeba znać bazę danych, żeby używać ORM-ów. Takie jest moje zdanie. Kacprze, jak byś ocenił poziom wiedzy uczestnika kończącego bootcamp? Uważam, że osoba, która skończy ten bootcamp, będzie potrafiła pracować z bazami danych, będzie potrafiła wyciągać dane z baz danych, które ją interesują. No moje szkolenia, które prowadziłem dotyczące właśnie baz danych, miały one bardzo podobny zasięg jak te. Przychodziły osoby takie, jak wypisałem tutaj. Przychodzili programiści,
różnych języków programowania, osoby, którym po prostu zależało na tym, żeby w końcu nauczyć się korzystać z baz danych, żeby mogły te dane sobie przetwarzać, żeby mogły pobierać zapytania, żeby mogły coś ciekawego robić z tymi danymi, no bo ludzie byli po prostu zmęczeni tym, że te dane są, że no, czuli, że mają dużo informacji, a nie potrafią z tych danych korzystać, co było słabe. Po drugie, przychodzili często księgowi analitycy, takie osoby, które miały różne bazy danych, miały systemy, których nie mogły ruszać, ale wiedzieli, że z tych baz danych też mogą korzystać. I to też takich grup miałem bardzo dużo i nawet dla nich miałem kilka takich ćwiczeń przygotowanych. Po trzecie, osoby takie właśnie jak agenci nieruchomości, osoby zajmujące się ubezpieczeniami, likwidatorzy szkód, takich ludzi finansowych miałem bardzo dużo. Oni po prostu tworzyli sobie swoje własne bazy danych, z których później korzystali, wyciągali jakieś wskaźniki, robili inne takie rzeczy. No i uważam, że pod tym względem to szkolenie jest super, po prostu uniwersalne. Jeżeli ktoś myśli, że to jest tylko dla programistów, to jest w bardzo dużym błędzie, ponieważ na to szkolenie może przyjść każdy, komu po prostu Excel przestał wystarczać i kto chciałby korzystać z jakiegoś systemu bazodanowego i sobie umilić pracę. Zresztą tutaj pod spodem macie, co w programie piszczy. Zobaczcie sobie tą agendę. Ja nie chcę tak teraz w całości przechodzić, no ale mamy i właśnie wstęp i mówimy o takich podstawowych rzeczach i tu jest taki podpunkt jak zapisywanie wyników zapytań do CSV-ki z tego względu, że często ludzie pracowali właśnie z bazą danych w ten sposób, że tylko wyciągali to, co ich interesuje z jakichś ogromnych tabel, potem pakowali to do Excela i dalej już sobie działali w Excelu, więc to jest jak najbardziej też dopuszczalne i o tym też sobie będziemy mówili podczas tego bootcampu. Później mamy filtrowanie, czyli co zrobić, żeby pobrać tylko te dane, które nas interesują, no bo poza samą logiką, tu jest też dużo takich właśnie ciekawostek, jak in, between, jak szukać po datach, jak szukać po tekście, jak używać wyrażeń regularnych, takich tam prostych, w tym jak zmieniać typy, bardzo dużo przydatnych rzeczy pod tym względem. Później porozmawiamy sobie o funkcjach, czyli jak robić, jak zbierać dane. Jak zbierać dane, czy jak je agregować. Dodatkowo mamy też w Postgresie wbudowane są takie sposoby na przeszukiwanie XML-i, na przykład, czy plików JSON. Mamy funkcje logiczne, matematyczne, tego jest dużo. Szczególnie jeżeli chodzi o funkcje logiczne, to mam parę takich przyjemnych rzeczy. Później jest schemat bazy danych, czyli dopiero tutaj zaczynamy projektować bazy danych od zera, tak? Ja bardzo nie lubiłem takich szkoleń, w których na dzień dobry mówiło się create table i rozpisywało się, jak się tworzy tabele, no bo ta osoba jeszcze nie wiedziała, jak te dane pobierać, co za dane będzie przetwarzać, a już spuszczali nią na tworzenie tabel. Więc uważam, że tworzenie tabel powinno być później, dlatego też u nas dopiero jest w czwartym tygodniu. Co też ciekawe, w ramach Postgresa mamy coś takiego jak dziedziczenie na przykład, czy też dziedziczenie z tych takich bardziej hardkorowych rzeczy i też podczas tego tygodnia będziemy sobie o tym mówili. No i też tutaj dodajemy, aktualizujemy, usuwamy, wyczyścimy i tak dalej. Potem tydzień piąty to jest praca z danymi. No i tutaj mamy wszelkie grupowania, pobierania, agregacje, operacje na zbiorach, praca z tablicami, no bo w Postgresie mamy też osobny typ, który nazywa się Array i tam też jest mnóstwo możliwości, jeżeli chodzi o pracę z tablicami. Na przykład, jeżeli macie produkty, które mają tagi, to możecie śmiało takie tagi przechowywać, mimo tego, że jest ich wiele, to przechowywać je w jednym wierszu. Bardzo przyjemna sprawa. I też są osobne operatory do operowania na tablicach. Dodatkowo transakcje. Też warto wiedzieć, jeżeli pracujemy na dużych zbiorach danych i jeszcze w kilka osób dane mogą się ze sobą, tabele mogą się ze sobą gryźć. Połączenia, czyli jak łączyć ze sobą dane. To też będzie tutaj podczas webinaru, więc coś możecie zobaczyć, o co chodzi. Ale tak, no i kilka sztuczek związanych z joinami i grupowaniem. Jeżeli ktoś zna WordPressa, to wie, że często wyciąganie danych z WordPressa może być strasznie, mówiąc brzydko, upierdliwe. Natomiast jeżeli znamy kilka sposobów takich, jak na przykład jak, co można zrobić przy grupowaniu, żeby użyć case'a i tak coś tam jeszcze, to naprawdę możemy sobie bardzo ładnie tą pracę ułatwić. Już WordPress nawet nie jest straszny, jak pobieramy z niego dane. Warto wiedzieć, tu trochę takich zajęć z optymalizacji, czyli co zrobić, jeżeli nasze zapytania są wolne, co to są wyzwalacze, partycjonowanie danych, funkcja window, no takie przydatne rzeczy. No i tutaj dalej pisałem własne funkcje i mamy nierelacyjne bazy danych. Więc tak wygląda mniej więcej plan na te 10 tygodni. Zachęcam Was do tego, żebyście sami sobie zerknęli w tę agendę. Ja ją pisałem w dużej mierze w oparciu o dokumentację Postgresa, która nie jest
wspanialsza, jeżeli chodzi o nabywanie wiedzy tą metodą. Myślę, że można to robić inaczej. Natomiast no, to pokazuje, że to są takie zagadnienia, które warto znać i też no, większość z nich to są rzeczy, które stosuję na co dzień. Na przykład partycjonowanie danych kiedyś wykorzystywałem w momencie, w którym miałem ogromną bazę danych, w której miałem jedną tabelę, która była niezbyt różnorodna, ale było jej strasznie dużo. Nadal tak się złożyło, że dane były po województwach, bardzo były zbierane. No i jeżeli wykonywałem jakieś zapytania, to wykonywałem je tylko w ramach poszczególnych województw. No i jak się udało te dane spartycjonować właśnie tak, żeby województwo było tym kluczem, po którym te dane były partycjonowane, no to nagle tabela trochę przyspieszyła. Więc no takich, chcę wam poopowiadać trochę takich rzeczy z mojego świata, które po prostu lubię. Jezu, jak ja gadam dużo. Jeszcze nie zrobiłem nawet połowy tego, co miałem. 2-1 dla Islandii. U mnie jest dalej 1-0, albo mi się nie odświeżyło. To tamten gol był i padł. No dobra. Trudno. Więc Korni, odpowiedziałem ci na pytanie, chyba. Jakie stanowisko można obejmować po tym kursie? Ja nie jestem z tych, którzy obiecują stanowiska po kursach. To uważam, że to się nie dzieje. Na pewno jeżeli się nauczysz, jeżeli będziesz spędzał czas przy tym kursie, no to nauczysz się pisać wydajniejsze zapytania, ale sam ten kurs nie da ci żadnego stanowiska. O, każdy, na który się dostaniesz, brawo. Jakie ORM-y polecasz? Zależnie od języków programowania, z PHP bardzo lubię Doctrina. Ostatnio patrzyłem na Pony ORM, jeżeli chodzi o Pythona, tutaj Michał gdzieś go wrzucił, bardzo mi się spodobał. O Jezu. No, dużo. Norf, jasne, napisz do mnie na Discordzie, to podeślę. 2-1 dla Islandii było. A właśnie tu mam ważne, nie kupujcie kursów ze strefa kursów. Znam kilka osób, co Pythona kupiły i zawiodły. No, tak to bywa. Tak to bywa. Abix, tak, Abix polecamy. Czy w Postgresie robi się również widoki jak w SQL-u? Tak, jak najbardziej w Postgresie można robić widoki jak w SQL-u, no bo Postgres to jest SQL, tylko jest to inny dialekt. Trochę jest różnic. Mam taki przygotowany cały też slajd w ramach bootcampu, gdzie opowiadam o tym, jak właśnie to działa. Dobra. A czy ta baza danych, o której dzisiaj mowa, będzie, cały czas o niej mówię, to jest PostgreSQL, będzie współpracować z Visual Studio? Będzie, no bo to potrzebujesz jakiegoś języka, z którego będziesz te zapytania wysyłać, więc no tak to właśnie działa. Bardzo dobry, Kasper, dziękuję bardzo. Właśnie, jeszcze jest live dla Pajstartowej dzisiaj. Będzie. Będę dzisiaj gadał, ale dobrze. Ale wróć. Sprzedaż ilu produktów została zakończona, wyświetl rekordy i je policz. No to cóż, zrobiłem sobie discontinued, no i jeżeli chcę je policzyć, no to teoretycznie mogę sobie zerknąć tutaj, że jest ich 10. Ale jeżeli chcę je policzyć, to mogę równie dobrze użyć takiej funkcji jak count, która to funkcja przyjmuje argument w postaci jakiejś kolumny, która ma być niepusta. Na przykład może być to product ID. Wtedy on policzy wszystkie wartości, które nie są nulami, no i taką liczbę nam zwróci. Proszę. Kacper, powiedz, jak technicznie taki kurs wygląda. Czy to jest kurs na żywo z tobą, to znaczy można zadawać pytania na żywo? Nie. Z tego względu, że nie da się czegoś takiego przeprowadzić przy większej grupie niż 50 osób, a w tej chwili no, szkolenia trafiają moje do zdecydowanie większych liczb osób niż 50, więc zależy mi na to i też ja wtedy muszę dużo więcej czasu przygotować na coś takiego, jeżeli chodzi, i to jest powtarzalność. Ja prowadziłem zajęcia na sali i nie chcę tego już za bardzo robić w tej chwili. Zdecydowanie bardziej wolę po prostu powtarzać, nagrać to raz i później pokazywać, dokładać aktualizacje. Bardzo mocno się wypaliłem przez to, że siedziałem na sali i cały czas powtarzałem te same rzeczy i to działało na takiej zasadzie, że mogłem praktycznie mówić o jakichś rzeczach, wiecie, robić coś w telefonie, znaczy nie robiłem tak na sali, ale mógłbym, po prostu mówiłem cały czas to samo i to mnie bardzo, bardzo mnie to zmartwiło. Więc tak to u mnie jest. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że jeżeli aby to byłoby wizualnie byśmy się spotykali, to nie byłoby tej opcji zatrzymaj, cofnij, zrób dalej. Prowadziłem zajęcia w pandemii.
I miałem też nawet kiedyś taki eksperyment, że ludziom powiedziałem, nie wyciszajcie telefonów. I słyszałem wszystkie dzieci wchodzące do pokojów, jak Julek wcześniej. Słyszałem wszystkich krzyczących gdzieś tam ludzi na siebie. To wszystko było, nie wiem. Ja uważam, że jeżeli masz możliwość w pół zdania zrobienia stop, na przykład tak jak teraz mówisz, kurczę, ale Polska strzeliła gola, muszę iść, nie wiem, na dwór zapalić, to możesz zrobić stop, wychodzisz, wracasz i dalej, ja dalej tu jestem, dalej cię słucham. Myśl, i poza tym, jeżeli czegoś nie rozumiesz, możesz zawsze cofnąć, wrócić. Natomiast, jeżeli chcesz mnie o coś zapytać, to nie musisz mówić do ekranu, tylko wystarczy, że wejdziesz na Discorda, po to jest ta grupa na Discordzie, możesz zapytać, a ja ci odpowiadam. Dodatkowo mamy też live'y cotygodniowe, więc myślę, że jeżeli chodzi o taką aktywność, no to aż za dużo jest mnie czasem i sposobów na rozmawianie ze mną. Zresztą osoby, które są z PyStartu, na pewno też potwierdzą, że ja raczej odpisuję ludziom. Rozumiem. Już to ostatni tydzień szkolę z podstaw QGIS-a i już mi mózg uszami wypływa od mówienia niektórych podstawowych rzeczy. No tak to jest. Okej, okay, a czy w ramach tego kursu można będzie na przykład z tobą porozmawiać na przykład jedną godzinkę? Jest możliwość ze mną rozmawiania po prostu na Discordzie, wtedy odpisuję po prostu, kiedy mam czas, ale odpisuję praktycznie na bieżąco. Myślałem o tym, czy nie wypuścić jako jakiś tam produkt, czy coś dodatkowo, jakieś konsultacji, ale jak zapytałem o to społeczności, to społeczność powiedziała, nie, Kasper, bez sensu, my czegoś takiego nie chcemy, więc nie zrobiłem tego. Więc to jest otwarty temat. Nie myślałem o tym. Napisz do mnie na Discordzie, pogadamy. Dobra, tośmy sobie pobrali dane. Miałem nosa, żeby jednak nie robić zbyt dużo ćwiczeń. I teraz, jeżeli chodzi o agregowanie danych, to agregowanie danych polega na tym, że na przykład pobraliśmy sobie wszystkich ludzi z całej szkoły i teraz interesuje nas, która klasa jest najlepsza. To żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, która klasa jest najlepsza, to trzeba byłoby zebrać wszystkich ludzi z poszczególnych klas i policzyć im średnią, jeżeli to byłoby wyznacznikiem najlepszości klasy. Wiecie, ja pracuję z Norwegami, ze Skandynawią, to trochę mam z tym najlepszością, to tam trzeba uważać, jak ktoś mówi, że coś jest najlepsze. Więc zresztą no mamy tutaj też, dobra, nieważne, dość off-topów. Więc jeżeli chodzi o to, to jak najbardziej tak to funkcjonuje, że musimy sobie najpierw zgrupować te dane, czemu ja reklamuję jakieś leki? O tak. Musimy sobie te dane zgrupować po klasach, a następnie jak sobie zgrupujemy dane po klasach, to możemy z poszczególnych klas wyciągać średnią. I to jest właśnie agregowanie danych. Agregowanie danych może wyglądać tak, że na przykład robimy select count w nawiasie kolumna, czyli na przykład oceny, from nazwa tabeli, czy na przykład studenci, no i robimy group by i podajemy nazwę kolumny, czy na przykład klasa. Jeżeli ktoś kojarzy Excela, to rozmawialiście z Excelem, o Excelu wcześniej, to mniej więcej brzmi tak. Dla każdej zmiany w kolumna użyj funkcji count i zastosuj, dla każdej zmiany w użyj funkcji i zastosuj tę sumę częściową do tej kolumny. To tak by to wyglądało, żebyśmy rozmawiali o sumach częściowych, no bo grupowanie danych jest bardzo zbliżone właśnie do sum częściowych. Czyli select count kolumna policzy nam, ile jest osób, ile jest rekordów w poszczególnej, w danej kolumnie, weźmie to z jakiejś konkretnej tabeli i zgrupuje te dane w kolumnie. Czyli na przykład, jeżeli miałbym miasta, osoby, no to wtedy po miastach mogę powiedzieć, ile jest osób w poszczególnych miastach. Zamiast counta można używać też innych funkcji, tu jest ich całe mnóstwo, podesłałem też link do dokumentacji. Jeżeli chcecie, to w ogóle tę prezentację mogę też Wam wysłać w ramach mailingu. No i oczywiście możemy używać też innych funkcji, takich jak count, sum, max i min. Kurczę, cały czas mamy ponad 100 osób, niesamowite. Więc jak najbardziej tak to funkcjonuje. No i tych funkcji jest sporo, więc jakbym chciałbym średnią, to robię suma dzielona przez ilość i mam. Jeżeli chodzi o przykład, no to zobaczcie. Select city, przecinek count city, bo to musi być jakaś kolumna niepusta, from employees, group by city. No i wtedy dowiemy się, ilu mamy pracowników z poszczególnych miast. Poprosimy, się da zrobić. Zresztą to jest fragment też kursu, więc jeżeli Agnieszko powiedziałaś, że jesteś na kursie, to na pewno też to dostaniesz. Druga opcja. Czy Postgres ma takie coś jak na przykład Oracle.pl SQL? Można też pisać zapytania, można też pisać procedury w SQL-u, jak najbardziej. (Śmiech)
Tak, kwerty jak najbardziej wydaje mi się, bo wiem, że tych IDE, których ja używam, można tak zrobić. Można podłączyć się też z Visual Studio do PostgreSQL-a. Tak mi się wydaje. Nie pracuję na co dzień z Visual Studio tak bardzo, żeby odpowiedzieć na to pytanie, ale jeżeli z innymi bazami danych się da, to PostgreSQL na pewno nie jest niszową bazą danych. Okej, okay, więc jeżeli chodzi o zapytanie select, no to możemy sobie zrobić select ship country, ship city, count as order number, orders number, czy tam ilość zamówień, from orders i tutaj grupujemy sobie też po kilku kolumnach. Czyli na przykład, jeżeli byśmy chcieli właśnie odpowiedzieć sobie na pytanie, ile poszło zamówień z poszczególnych krajów, miast i policzyć te zamówienia, no to robimy sobie właśnie ship country, przecinek ship city, count, gwiazdka, as order number, no i from orders. W ten sposób on nas właśnie poinformuje, ile tych zamówień zrealizowaliśmy. Tak to działa. No i można sobie po kilku. Tu oczywiście kolejność występowania tych elementów ma znaczenie, czyli że najpierw zrobiliśmy group by ship country, a następnie group by city. Jak najbardziej tak też możemy zrobić. No i przechodzimy do ostatniego tematu, który chciałbym z Wami dzisiaj poruszyć. To wszystko jest w formie takiej, chciałem powiedzieć, zajawki, ale nie powiem, w formie takiego streszczenia zrobione, więc tak, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak to wygląda, a później wszystko na spokojnie, tak jak mówiłem, w ramach bootcampu z Kumaj Bazy. Gdzieś tu mam chyba w linku, właśnie wkleiłem, że jeżeli macie ochotę, to poprzez ten adres z kodem Webinar SQL możecie zakupić ten bootcamp 200 zł taniej, tylko i wyłącznie do końca tego tygodnia, do piątku, do godziny 22. Za chwilę też będzie slajd, gdzie to będzie podsumowane, ale myślę, że teraz przyszedł czas na to, żeby sobie dane połączyć. Tylko jeszcze łyk wody, bo trzeba się dowadniać. Dostałem od dzieci taki ładny kubek taty, nie wiem, czy widać. O nie, coś zamuliło. Ale mówi YouTube, że doskonałe połączenie. No to mam nadzieję, że mnie słyszycie. Jak mnie słyszycie, to dajcie znać. Kto jeszcze nie zostawił łapki w górę, bo widzę, że trochę jest ich mniej, to zapraszam. Będzie mi bardzo miło, jeżeli taką łapkę zostawicie. Więc, jeżeli chcemy połączyć tabele ze sobą, no to należałoby sobie wziąć jakiś przykład, czyli co możemy ze sobą połączyć. No i na przykład w naszej bazie danych mamy taką sytuację jak produkty i kategorie. No i kategorie. Jest hej, przynajmniej głos. Dobra, cieszę się. Fakturę można dostać jak najbardziej, tylko przy zamówieniu trzeba zaznaczyć, że chce się fakturę i faktury my wystawiamy z pewnym opóźnieniem. W sensie ja je wystawiam ręcznie, znaczy ja, przepraszam, kochanie, żona moja je wystawia ręcznie, więc on wystawia je zazwyczaj tak z opóźnieniem dwóch, trzech, no dobra, maksymalnie tygodnia, ale prawo polskie daje nam nawet więcej czasu, więc jak najbardziej faktury są na firmę moją. Zresztą kto już dostał, niektórzy z Was dostali nawet po dwie faktury ode mnie, to już nazwę firmy widzieli. Warto wziąć fakturę dla samej nazwy firmy, żartuję. Dobra, więc łączenie tabel. Tabele łączymy w ten sposób, że podajemy sobie, mamy dwie tabele. Jedna tabela to jest na przykład products, druga tabela to jest categories. I teraz bardzo ważnym jest to, żeby mieć nazwę. Dziękuję za łapkę w górę emotkową. Ważne jest bardzo to, żeby znać klucz główny i klucz obcy. Klucz główny w tabeli products to jest product ID. Klucz główny w tabeli categories to jest category ID. To są klucze główne. Klucz główny to jest coś takiego, co wyróżnia. Dziękuję bardzo, bibliotekarzu. To jest takie coś, co wyróżnia nam ten konkretny rekord w ramach tej tabeli. Najczęściej jest to liczba po prostu wyrażona na stojąco od 1 do iluś tam, ale no w tej tabeli, też w tej bazie macie też przykłady innych danych, innych kluczy głównych. Tak, Mariuszu, wiadomo. No, żona bierze nawet więcej niż 1000 zł netto tygodniowo za tę fakturę. Ale już nie rozmawiajmy o tym. Więc, jeżeli chodzi o łączenie tabel, to są nasze klucze główne, natomiast do tego potrzebujemy jeszcze wiedzieć, co to jest klucz obcy. I tutaj mamy tylko jeden klucz obcy, który nas interesuje. Jest nim category ID. Zobaczcie, jest product ID, category ID, category ID. To czy to znaczy, że ten category ID z tym category ID może się połączyć? Może. Tylko żeby to połączyć, trzeba wiedzieć, jak to się może ze sobą połączyć.
Stąd też warto wiedzieć, jakie mamy rodzaje złączeń. A rodzaje złączeń mamy następujące. Inner join, to jest tak to ten przypadek tutaj. I tutaj, jak zobaczycie, to inner join zwróci nam tylko produkty, które posiadają przypisaną kategorię. Czyli tylko to, co jest ze sobą złączone. Nie zwróci nam żadnych elementów bez towarzystwa. Drugi rodzaj złączenia to jest złączenie right join, czyli zwróci nam produkty, które mają kategorie oraz kategorie, które nie posiadają produktów. Tu warto wiedzieć o tym, no ja też swoje się robię, to, Mariuszu, tu warto wiedzieć o tym, że w momencie, w którym wykonujemy zapytanie select from coś tam, to wówczas to, co jest from coś tam, to jest to właśnie, co jest po lewej stronie. Więc jeżeli będziemy sobie wykonywali zapytanie i po fromie będą produkty, to wtedy dostaniemy właśnie produkty, które mają kategorie oraz kategorie nieposiadające produktów. Natomiast jeżeli wykonam left joina, to wówczas dostanę produkty, które mają kategorie oraz produkty bez kategorii. Tu warto sobie spojrzeć też na to, czego nie dostanę, no bo w tym przypadku nie dostanę kategorii nieposiadających produktów, czyli takich kategorii pustych. Natomiast tutaj nie dostanę produktów bez kategorii. Widzicie? No bo nie mam tu żadnych produktów, które nie mają tej pary na środku. O, jest i żona. Wiedziałem, że słucha. Jeszcze mamy full joina, który to full join daje nam po prostu wszystko i łączymy sobie naraz tabelę z obie te tabele. Czyli dostaniemy tak naprawdę przy full joinie wszystkie produkty i wszystkie kategorie. Jeżeli jakiś produkt nie będzie miał kategorii ID, albo na przykład nie będą mogły się ze sobą połączyć, to wówczas po prostu w tych wartościach, w tych miejscach będziemy mieli wartości 0, czyli nic. Jak to śpiewał ktoś, 0, czyli nic, tak? Chociaż 0 to nie 0. Wiem, oczywiście. Ok, no ale jak to mówią, jeden kod to więcej niż 1000 obrazów, więc spójrzmy sobie na ten kod. Tak jak wspomniałem, mam produkt i mam kategorię. Pobieram sobie, i tutaj pytanie o aliasy było, nie? Tutaj zobaczcie, mamy właśnie aliasy. Tu aliasów akurat nie ma, ale zamiast aliasów mam nazwy tabel i przez to muszę używać nazw tabel. Jeżeli za product zrobiłbym spacja P, za kategorii zrobiłbym spacja C, to wtedy mógłbym używać tylko skrótów PC, PC i tyle. Więc select products.productName categories category name from products spowoduje, że w tym momencie products będzie po lewej stronie, tak jak na tym obrazku. Left join categories, categories po prawej stronie. I teraz zobaczcie, on products.categoryID równa się categories.categoryID. I tutaj mam przykład tego, gdzie właśnie dowiążemy sobie do lewej strony, nie? Czyli w ten sposób dostanę wszystkie produkty wraz z kategoriami, nie dostanę kategorii, które nie mają powiązania, ale dostanę produkty, które nie mają kategorii. Czyli na przykład, jeżeli dzisiaj przyszły produkty do sklepu i ktoś tam jeszcze nie wpadł na to, jakie będą miały mieć kategorie, tylko zostawił nam puste kategorie, to wówczas to spowoduje, że te produkty nam się też pokażą, bo używamy left joina. Natomiast jeżeli byśmy użyli inner joina, to pokazałyby nam się tylko te, które są spasowane. Tak to wygląda. Ważne jest też to, że można łączyć ze sobą tabele wielokrotnie. I tutaj często warto sobie zastanowić się nad tym właśnie, w jakiej kolejności te złączenia robimy, od czego zaczynamy. Czasem się zdarza, że trzeba wszystko usunąć, zacząć jeszcze raz od innej strony, bo po prostu tak jest łatwiej, ale cały ten szkopuł polega zawsze na tym, żeby rozkminić, którego joina tak naprawdę potrzebujemy. No i później to, co jest ważne, to jest to, że te joiny nie powodują, że nam wartości dochodzą tylko i wyłącznie w prawo, czyli dochodzą nam kolejne kolumny, tylko dochodzą nam też kolejne wiersze. To bardzo często się wiąże z powtórzeniami, bo na przykład jeżeli jeden produkt byłby w dwóch kategoriach, to tak nie mógłbym zrobić, ale jeżeli miałbym od kategorii bym wiązał produkty, no to wtedy miałbym po prostu tyle wierszy, ile mam produktów, a nie tyle wierszy, ile mam kategorii. Dlatego są różne sposoby na to, żeby używać na przykład funkcji grup concat, żeby używać grupa, no naprawdę dużo jest rzeczy. No i powoli zbliżamy się do końca.
Ja chciałem, żeby nasze spotkanie trwało godzinę z haczykiem, więc mniej więcej tak nam to też wychodzi. To miał być taki też, nie tylko chciałem przekazać Wam wiedzę, ale też miał być taki szybki sposób na przejście przez temat baz danych, taki sposób, który też sprawi, że coś Wam zostanie w głowie. Więc na chwilę obecną bardzo Wam dziękuję. Coś tam chyba są jeszcze jakieś slajdy, ja zaraz sprawdzę. Bardzo Wam dziękuję za udział w naszym spotkaniu. Przypominam o tym, że z kodem webinar podkreślenie SQL możecie dołączyć do tych wszystkich osób, które tutaj mi ten telefon rozwibrowały. Bardzo Wam za to dziękuję. Kod ważny jest do 11 czerwca, do godziny 22. Ops! Wcześniej powiedziałem, że to 22:30, więc kod jest ważny do 11 czerwca, do godziny 22. No i z tym kodem mamy możliwość zakupić Bootcamp 200 zł taniej, czyli za 579 zł. Jeżeli stanie się tak, że ktoś nie zdąży, to jeszcze macie opcję B, a mianowicie jest jeszcze druga zniżka, która nie łączy się z tą pierwszą, a mianowicie jeżeli mianowicie mamy 100 miejsc za 100 zł taniej. Czyli w ten sposób Bootcamp będzie kosztował 679 zł, no i ta liczba pewnie zacznie nam topnieć już za chwilę, no bo też wiem, że część osób, które nie są na webinarze, też się tym tematem interesuje. No i tutaj przyszedł czas na małe Q&A, ale cały czas tutaj o tym, ja na te pytania odpowiadam, więc nie wiem, czy ten Q&A będzie taki długi. Odpowiadam, ale widzę, że są jakieś rzeczy, są pytania, jakieś pytania. Nie powinno się mówić jakieś, bo to brzydko. Faktura co tydzień po 1000 zł to było. Żona, tak dobra, o żonach nie rozmawiajmy, bo wiem, że moja słucha. Pytanie o te joiny. Czyli jak mamy obowiązek w tabeli, aby produkt miał zawsze kategorię, to warto się tym przejmować? Nie. To wtedy pytanie tylko, czy potrzebujesz mieć kategorię bez produktów, na przykład, bo chcesz wypisać je sobie wszystkie i naprawdę potrzebujesz, żeby obok kategorii pokazało się w nawiasie, że w tym jest 0, w tym jest 1, w tym jest 5, w tym jest 6, to wtedy no, musisz się tym przejmować, ale jeżeli masz wymóg, że w kategorii, tak, że tak jest, to wtedy nie. Żaden z nas, którzy mają żony, się nie boi, tylko je kocha. Oczywiście, że tak. Bardzo pięknie napisane. Dobra, kupiłem. To kiedy start? O starcie już mówiłem. O starcie już mówiłem i odpowiedź na start jest. Tyle gadania. Było. Kiedy się rozpocznie? Oficjalnie rozpocznie się 14 czerwca, ale materiały będą się pokazywały do 14 czerwca. Mi zależy na tym, żeby po prostu zacząć te materiały pokazywać Wam też szybciej, bo wiem, że część osób się już niecierpliwi. Ja też się strasznie niecierpliwię, żeby Wam te materiały pokazać. Tym bardziej, że no, chciałbym, żeby też wszystko ładnie wyglądało i w ogóle, więc tak to wygląda. Kiedy start? To jest odpowiedź. O niebieskich kartach nie rozmawiajmy, o żadnych niebieskich rzeczach nie rozmawiajmy. Nie wiem, gdzie są moje tabletki, a propos. Co to są te aliasy? Aliasy to były te literki, które były dostępne zaraz za pytaniami. Czyli jeżeli robisz sobie zapytanie, to możesz sobie za tym zapytaniem też dodać alias, na przykład tutaj, select gwiazdka from employees, spacja E. I ta spacja E będzie wówczas używana zamiennie zamiast konkretnej nazwy kolumny, zobacz, nazwy tabeli, zobacz. Select distinct countries from customers C, order by country ascending. A jeżeli bym chciał zrobić, albo tutaj, select product ID from products P, where P discontinued równa się 1. I to się przydaje wtedy, kiedy masz taką sytuację, że na przykład masz różne tabele i nie chcesz tych nazw powtarzać, albo wtedy, kiedy dwa razy odwołujesz się do tej samej tabeli i chcesz raz, na przykład łączysz dwie tabele ze sobą i chcesz raz odwoływać się do tabeli, która jest jakby rodzicem, a drugi raz do tabeli, która jest dzieckiem. Więcej podczas bootcampu. Jak taki kurs można kupić? Żeby kupić ten kurs, można wejść na stronę edu.dokodu.dev i z kodem webinar SQL kupić 200 zł taniej. Już Wam pokazuję. Najprościej w ogóle, najprościej co można zrobić, to wejść na Skumaj bazy i tutaj kliknąć na zapisuję się na bootcamp obok tego odliczenia. Przepraszam Was, robiłem, naprawdę testowałem to i było ładnie. Jak wyszło do release'u, to wyszło tak jak zawsze. No i tutaj, tak jak mówiłem, jest ta opcja Skumaj 100, ale jeżeli nie chcecie skorzystać z opcji Skumaj 100, to możecie dodać swój własny kod zniżkowy, czyli kod Skumaj SQL, nie Skumaj SQL, Webinar SQL, zaraz Wam ten kod pokażę jeszcze raz.
ten webinar SQL, no i wówczas kupicie tę stronę ze zniżką. Kody Aleksandro się nie łączą, można wybrać albo 200, albo 100. Nie ma możliwości połączenia tych kodów. Po prostu, jeżeli macie ochotę kogoś obdarować, a wykorzystacie już kod Webinar SQL, to możecie też zaproponować po prostu, że może dołączyć przez określoną ilość osób i obniżyć tę cenę o 100 zł. Ale lipa, że przypomnienie nie przyszło mi na maila przed webinarem. Morris! O nie, a ja wysyłałem i to wysyłałem tyle tych przypomnień, że jakbym wam pokazał, ile osób rezygnuje z dostępu do bazy, znaczy z otrzymywania maili przez to, że wysyłam tyle tych przypomnień, to byście ten. Więc bardzo mi przykro, ale drogi Morrisie, nagranie będziesz mógł obejrzeć też sobie po prostu z live'a i to też odpowiadam od razu Dawidowi, tak, będzie zapis live'a. Jak tylko ten live się zakończy, o, działa u was odliczanie, to dobrze. To tylko u mnie nie działa. Jak tylko ten live się zakończy, czy też nawet szybciej, do wszystkich pójdzie mail z informacją o tym, gdzie, że pod tym linkiem tak naprawdę, bo wydaje mi się, że to są te same linki, można obejrzeć sobie ten kurs od początku. I tutaj, co ważne, to jest też to, że właśnie te 3 dni, które tutaj odliczacie, ja zaraz też sobie je załączę, bo skoro wam się one wyświetlają, to mi też się wyświetlą. Tylko wejdę w trybie incognito z kumajbazy.pl. O właśnie, to jest odliczanie do 22:30 w piątek, do 22 w piątek. Natomiast w piątek zrobimy sobie również jeszcze jeden live. Ja na ten live też przygotuję jakieś ciekawe rzeczy teoretyczne, tak żeby wam móc też poopowiadać po SQL-u. Więc jeżeli macie ochotę zaprosić kogoś na ten live w piątek, kto też mógłby skorzystać, niekoniecznie z bootcampu, ale wiecie, ja cieszę się z tego, że mogę krzewić wiedzę, że mogę przekazywać tę wiedzę. Więc jeżeli macie ochotę kogoś zaprosić na live, to dzisiaj już pewnie ten live zaplanuję, wyślę do was maila z informacją i śmiało możecie zapraszać znajomych. Zawsze też ta informacja pojawia się u mnie na Facebooku, zawsze pojawia się też u mnie na Discordzie, więc śmiało zapraszam. Tak, prezentacji jeszcze, znaczy nie mam tego w pipeline w tej chwili, żeby ta wiadomość poszła. Natomiast ta wiadomość pójdzie dzisiaj do wszystkich, też z prezentacją. Już. A gdzie zostanie wysłana prezentacja z tego webinaru? To odpowiedziałem przed chwilą. A skąd można taki kod dostać? Jeżeli chodzi o kod obniżający cenę o 100 zł, to zapisujesz się na webinar i ta cena jest o 100 zł mniejsza, bo jest 679. Natomiast możesz też tutaj dodać kod zniżkowy. I to jest ten kod zniżkowy. I wówczas cena Twojego kursu będzie mniejsza aż o 200 zł. Kiedy rusza PyStart nowy? We wrześniu. We wrześniu rusza nowy PyStart. Też nie mogę się doczekać, ale wcześniej jeszcze wakacje. No! Jeżeli chodzi o mnie, to byłoby na tyle. Wygląda na to, że na wszystkie pytania odpowiedziałem. O, dzień dobry, Rafale, jak tam trening? Na wszystkie pytania odpowiedziałem, więc bardzo serdecznie wam dziękuję za udział. QWERTY, SQL, o tym musimy sobie porozmawiać jeszcze. SQL to jest dialekt, natomiast PostgreSQL to jest konkretna baza danych, która wykorzystuje ten dialekt. To jest trochę tak, jakbyś pojechał do Anglii i mówiłbyś po angielsku, ale pojechałbyś też do Australii i też byś mówił po angielsku. Bo z jednej strony jest to jeden język, natomiast on jest wykorzystywany w różnych dialektach. I teraz nie ma czegoś takiego jak po prostu SQL. W sensie nie ma takiej bazy danych jak SQL. Jest baza danych relacyjna i z nią rozmawiasz za pomocą języka, jakim jest SQL. I właśnie Postgres jest jedną z takich baz danych, z którą możesz takim SQL-em rozmawiać. To tyle. Dobra. Okej. Okay. 2-1. 82 minuta. Piotr Zieliński próbował. Nie przeczytam wam, kto strzelił drugą bramkę, ale to było dawno, to pewnie już o tym wiecie. No cóż, więc bardzo wam dziękuję
za to, że jesteście, za to, że dołączyliście. Czekajcie na maile ode mnie, bo na pewno mail z zaproszeniem na webinar kolejny też się pojawi. Webinar będzie w piątek, porozmawiamy sobie też o SQL-u. Jeżeli macie pytania, które chcielibyście poruszać na webinar, to zaznaczam, że każdy ma możliwość odpisywania mi na maile. To, że ja wysyłam do Was te newslettery, to nie znaczy, że trzeba je tylko czytać, można też na nie odpisywać. Niektóre takie nasze korespondencje to zaczęły się miesiąc temu, jeszcze trwają, bo cały czas komuś odpisuję i sobie rozmawiamy. Więc zachęcam Was do tego, żebyście ze mną rozmawiali też tą drogą, jeżeli macie taką ochotę. I tyle. Julek woła. Ostatnia odpowiedź na pytanie Metatron. Czy będzie możliwość zakupienia w późniejszym terminie? Nie. Jeżeli chcesz kupić w późniejszym terminie, to kup teraz i zrób w późniejszym terminie. Ewentualnie rozbij to na raty. Na chwilę obecną plan jest taki, że sprzedaż kończy się we wtorek, czyli do piątku jest zniżka, potem sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek jeszcze trwa sprzedaż i we wtorek wszystko się kończy. W poniedziałek dostajecie dane, w poniedziałek najpóźniej macie cały pierwszy moduł, cały komplet wiedzy z tego modułu u siebie. Możecie sobie zacząć jego trening, możecie podzielić się na social mediach informacjami, jak tam Wam idzie, jak tam Wam się podoba. I te osoby, do których traficie, to jeszcze może też będą chciały dołączyć, będą miały na to 2 dni. We wtorek o 22:30 kończy się sprzedaż i w tym roku się już nie otwiera. Nie robimy czegoś takiego, że mamy wiele tutaj możliwości zakupienia. To tyle. Wtedy spotykamy się dopiero na jesieni, we wrześniu, przy PyStarcie z tymi, którzy są PyStartem zainteresowani, a wszystkich innych jeszcze muszę potrzymać chwilę w niepewności. Do zobaczenia. Dziękuję Wam za udział. Macham jak w familiadzie. Do zobaczenia. Cześć.